Bo dzisiaj w sumie jest taki odcinek dla świętych, więc ja nie wiem, czy ja mogę go nagrywać, a czy wy możecie go oglądać. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Jeszcze 5 minutek. Bardzo serdecznie was pozdrawiam z Dubaju, gdzie jestem tylko przelotem aktualnie przez moment. W Bangkoku przyleciałem wczoraj i lecę dzisiaj do Barcelony. Szybko nagrywam odcinek, żebyśmy mogli jakąś ciekawostkę zajarzyć i coś mądrego z niej wyciągnąć. Do rzeczy. Dzisiaj ciekawostka o takiej roślince, Boże, co ja gadam? O takiej zwierzątku, które się nazywa żebropław. Nie mylić z perłopławem, tylko żebropław. Żebropław jest bezkręgowcem, należy do rodziny nieparzydełkowców i jest kuzynem krążkopławów. Skąd oni w ogóle biorą te nazwy, to ja nie wiem. Wiecie, że krążkopławy to są takie meduzy, w sensie takie samo jak żebropław, tylko okrągłe. Żebropław się nazywa, dlatego tak się nazywa, bo ma takie żebra w środku. W sensie to nie są żebra, tylko ma takie linie dziwne takie, które go tam utrzymują. To jest takie dziwne zwierzę. Ono się składa w 99% z wody. To taka galareta, kojarzycie, nie? Tylko nie jak meduza, tylko taka podłużna, taki jamochłon podłużny. On tam se żyje tam w różnych miejscach na świecie, przy wybrzeżach różnych tam, w sensie w morzach. Ma takie tam dziwne sposoby jedzenia, bo ma takie czułki, którymi sięga daleko, chwyta jakiegoś skorupiaka i tam ma jakąś truciznę i to go w pewnym momencie on taki się robi, no, sztywny i on go wtedy do takim wielkim otworem gębowym go wciąga. Ale dlaczego chciałem o nim opowiedzieć? Dlatego, że ostatnio w internetach czytałem, w sensie w jakiejś tam gazecie znalazłem to, znaczy w internecie, taką ciekawostkę o tym, że prawdopodobnie żebropławie, bo nie do końca wiedzą, że to jest on, ale niejaki facet, Wayne McWilliams, to jest jakiś tam fotograf, taki bardzo w ekstremalnych warunkach fotografujący różne rzeczy, nurkował u wybrzeży Florydy, niedaleko Palm Beach, na głębokości 150 metrów i tam znalazł takie dziwadło. W takim sensie prawdopodobnie właśnie tego żebropława, który miał w środku rybkę. Za chwileczkę wam to na pewno Marcin pokaże zdjęcia i co zobaczycie, o co chodzi, bo zdjęcia w ogóle są bardzo ładne. Chodzi o to, że w środku, w takiej przeźroczystej powłoce jest rybka, taka jeszcze żywa, w sensie taka niestrawiona, niezjedzona, która tam sobie w środku jakby jest, w tym żebropławie. Co najciekawsze, bo czytałem jakieś tam wypowiedzi różnych naukowców, którzy skomentowali to wydarzenie i jakby idą takie dwie główne linie komentarza, co się wydarzyło. Otóż niektórzy oczywiście mówią, że po prostu żebropław zeżar se tę rybkę. No i ona tam jeszcze taka żywa jest, bo jeszcze jest niestrawiona i tam prawdopodobnie tam siedzi w tym żebropławie i tam się właśnie orientuje, właśnie chyba moje życie dobiega końca, bo jestem po środku w tym jakimś dziwnym ustrojstwie i zaraz mnie tutaj zjedzą. Druga teoria, ona mi się chyba jeszcze bardziej podoba, jest taka, że żebropław nie zjadł tej rybki, bo mówią niektórzy naukowcy, że on nie lubi takich rybek, tego typu jedzenko mu nie smakuje, tylko ta rybka tam jest, bo się schroniła. W takim sensie są takie rybki, już nie pamiętam nazwy w tej chwili, które sobie tam pływają po tych wybrzeżach oceanów i one czasem jak są na otwartej przestrzeni, nie mają się gdzie schować, a jest niebezpieczeństwo, to wpływają do tego żebropława i tam se chwilę przebywają. I jak sobie to zobaczyłem, to sobie pomyślałem, kurczę, przecież to jest genialna definicja świętości, w sensie ta podwójna definicja świętości. No bo po pierwsze, przecież święty to jest taki ktoś, w kim widać Pana Jezusa. No potraktujmy tę rybkę jak Pana Jezusa. Ta rybka to jest Pan Jezus, żebropław to jest święty. I to jest tak, że przez tego żebropława, w związku z tym, że on jest przeźroczysty, widać, co on ma w środku. I też tak samo jest ze świętością, że jak się patrzy na człowieka świętego, to się mówi, matko, ale on ma Boga w sobie, on jest cały wypełniony po prostu Panem Jezusem. A po drugie, przecież świętość polega też na tym, że dajemy Bogu schronienie w nas. Ja wiem, że Pan Bóg nie potrzebuje oczywiście żadnych schronień, że Pan Bóg jest całkowicie bezpieczny, ale on jakoś wybrał sobie nas na mieszkanie. Zauważcie, Najświętszą Marię Pannę wybrał na mieszkanie, w której się urodził, w której zamieszkał, potem się urodził, która zajęła się nim, opiekowała się nim, była absolutnie jego schronieniem. W nas, w każdej komunii świętej, kiedy go przyjmujemy, Bóg sobie czyni mieszkanie. Czyli święty to jest ktoś taki, kto nieustannie nosi w sobie schronionego Pana Jezusa. Pan Jezus tam przebywa jak u siebie w domu. Moi drodzy, zróbmy dzisiaj taki dzień. I oczywiście przez dzień mam na myśli życie, bo to by chodziło o całe życie. Dzień żebropława. Czyli dzień, kiedy tak będziemy żyć, tak dzisiaj spróbujmy funkcjonować, że jak ludzie będą patrzeć, to że mówili, matko, ale mu Jezusa widać. Ale mu tam widać, że ma rybę w środku. W sensie widać, że on jest cały wypełniony Bogiem. To byłby absolutnie cudowny dzień, cudowne życie, gdyby tak było. Po drugie, zróbmy Bogu mieszkanie w nas.
bądźmy żebropławem, który daje Bogu mieszkać w sobie, który sprawia, że stajemy się schronieniem dla Pana Boga. W związku z tym, cytat na dzisiaj bardzo prosty. Wy trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Czyli Pan Jezus mówi, bądźcie kimś, kto będzie nieustannie blisko mnie, zapraszajcie mnie do siebie i ja będę w was trwał i będzie mnie widać. Będą ludzie widzieć, kiedy będą na was patrzeć, że ja jestem w środku. To byłby, myślę, mega dzień, gdybyśmy zrobili dzisiaj dzień żebropława. Bądźmy tacy, żeby w nas było widać Jezusa i zróbmy mu mieszkanie w nas samych. Jak widzicie, tam jest Pandzia, więc pozdrawiamy z Pandzią. Jesteśmy z Pandzią w Dubaju, a chciałbym bardzo podziękować Kasi, u której jestem w mieszkaniu i nagrywam tutaj ten odcinek dla was. Jeszcze pewnie z jeden nagram. I tutaj też, jeżeli zauważyliście, to może właśnie nagrywałem w tym samym mieszkaniu dobranocki z Dubaju, tylko w drugą stronę była kamera i było ciemno. Więc bardzo dziękuję Kasi i wszystkim cudownym ludziom z Dubaju. Pozdrawiam. Pa!